Chcąc przeprowadzić duży monitoring, musisz rozpocząć pracę nad jego planowaniem odpowiednio wcześnie. Co znaczy odpowiednio wcześnie? Monitoring funduszu korkowego ruszył w czerwcu 2011 roku. W lutym 2011 roku rozpoczęliśmy regularne prace nad budową narzędzia, poszukiwaniem firmy informatycznej, która będzie budować narzędzie w internecie, rekrutacją osób i planowaniem całego procesu monitoringu. Ale już w grudniu poprzedniego roku wiedzieliśmy, jaki budżet będzie nam potrzebny na przeprowadzenie takiego monitoringu, w ilu miejscowościach odbędzie się ten monitoring, jakie organizacje, osoby będą prowadzić ten monitoring w tychże miejscowościach. Czyli taka koncepcja monitoringu powinna pojawić się w Twojej głowie przynajmniej pół roku wcześniej, a kilka miesięcy wcześniej musisz usiąść i w zespole zaplanować dokładnie, co będzie odbywało się w trakcie i zacząć budować już narzędzie do prowadzenia monitoringu. W przypadku monitoringu funduszu korkowego w cały proces monitoringu były zaangażowane następujące osoby. Koordynatorka monitoringu, która odpowiedzialna była za logistykę, rekrutację grupy osób, nadzór nad prowadzeniem monitoringu, przepływ informacji pomiędzy zespołem, też kontakt z uczestnikami monitoringu, osobami, które prowadziły później ten monitoring, wyszukiwanie ekspertów i wszystko to, co wydarzy się po drodze, a co miało się nie wydarzyć. Osoba, która tworzy narzędzie. W przypadku monitoringu funduszu korkowego na szczęście była to ta sama osoba, w związku z czym odpadł na przykład problem komunikacji, co jest plusem. Minusem jest to, że trudno jest rozdzielić pracę w przypadku koordynacji i tworzenia narzędzia, bo tej pracy jest naprawdę dużo. Wsparcie prawne. Prawnik, który był obecny od początku tworzenia koncepcji poprzez budowę narzędzia, wspierał uczestników w trakcie prowadzonego monitoringu. Osoba, która takie wsparcie merytoryczne, jeżeli chodzi o działania strażnicze, to ważne jest, aby był ktoś, kto ma większą wiedzę merytoryczną, wiedzę praktyczną, kto skonsultuje budowane przez siebie narzędzie i też jest obecny od początku tworzenia koncepcji do poprzez cały okres monitoringu i prowadzenia działań. I też ważne jest, żeby oprócz tego stałego zespołu, w tym przypadku trzyosobowego, mieć większy zespół, który w przypadku dużych wydarzeń, na przykład szkoleń, czy też w momencie, kiedy trzeba podpisać umowy, żeby pojawiły się osoby, które pomogą i często skserowanie ogromnej tony materiałów, czy też rozliczenie kosztów podróży 30 osób, które przyjeżdżają na szkolenie, to jest bardzo duża pomoc. W monitoring funduszu korkowego były zaangażowane także takie osoby jak informatyk, z którym rozpoczęłam pracę już w kwietniu, kiedy były pierwsze pytania, narzędzia badawcze i wtedy rozpoczęliśmy regularną współpracę. Zespół jest bardzo ważny i w przypadku dużego, szczególnie w przypadku dużego monitoringu, nie można planować działań, nie mając oparcia w zespole, myśląc, że taki monitoring można przeprowadzić samodzielnie bądź w dwie osoby. Warto zastanowić się, jakie mamy zasoby, na kogo możemy liczyć, w czym osoby są dobre i zaprosić je do współpracy. Szkolenie jest bardzo ważne w przypadku dużego monitoringu, dlatego że niemożliwe jest, aby bez odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej osoby przeprowadziły dobry monitoring.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby na szkoleniu przekazać wiedzę teoretyczną zarówno z zakresu prowadzenia monitoringu, jak i wiedzę merytoryczną z danego tematu. W przypadku monitoringu funduszu korkowego szkolenie było dwudniowe. Składało się z metod prowadzenia monitoringu, mówiliśmy dokładnie narzędzie. Plusem było to, że narzędzie jest internetowe, więc osoby, które były na szkoleniu i też mogły później wrócić do domu, obejrzeć narzędzie, przejść przez poszczególne etapy i też te wszystkie wskazówki, jak prowadzić monitoring, znajdują się w narzędziu. W dowolnym momencie można więc było zalogować się, spojrzeć w przewodnik, jak robić monitoring krok po kroku i wrócić do tego i sprawdzić, co w danym momencie należy zrobić, czy przy pójściu na wywiad, jak się przygotować, pobrać wniosek, czy też formularz wywiadu. Te wszystkie rzeczy znajdują się w narzędziu, to było tyle łatwiej. Natomiast ważne jest, aby na szkoleniu uczestniczki i uczestnicy dowiedzieli się dokładnie, na czym polega monitoring i jakie są jego etapy, jakie są cele, jakie rezultaty chcemy osiągnąć. Po drugie, ta wiedza merytoryczna, o której przed chwilą mówiłam. W przypadku monitoringu funduszu korkowego zaprosiliśmy ekspertkę z prowadzenia metod badawczych. Zaprosiliśmy eksperta z zakresu budżetu gminnego i też ekspertkę do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, która wprowadziła osoby prowadzące monitoring w temat od strony merytorycznej. Oczywiście pojawiło się mnóstwo pytań w trakcie i my zapewniliśmy naszym uczestniczkom i uczestnikom wsparcie także w trakcie monitoringu. Jeżeli ktoś potrzebował konsultacji z ekspertem, to ja byłam osobą od tego, aby znaleźć taką osobę. Jeżeli my w naszym własnym gronie, czy też w gronie ekspertów, nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na pytania, które pojawiały się w trakcie. Wspomniałam o narzędziu internetowym. Tu było tyle prościej, że wszystkie rzeczy, nagrania z szkolenia, prezentacje, materiały, które pojawiły się w trakcie, wszystko było umieszczone w narzędziu. Były wskazówki, jak prowadzić monitoring, na co zwracać uwagę. Przydatne pytania i odpowiedzi. Cała analiza prawa, też to wszystko znajdowało się w narzędziu internetowym. Więc osoby, które prowadziły monitoring, mogły na bieżąco sprawdzać, jeżeli potrzebowały jakiejś informacji. W trakcie prowadzenia działań ważne jest, aby być w stałym kontakcie z osobami, które prowadzą monitoring. Stały kontakt zapewniała lista mailingowa, gdzie każda osoba, która brała udział w monitoringu, mogła napisać, podzielić się swoimi doświadczeniami, czy też wrażeniami z przeprowadzonego wywiadu. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, aby kiedy przychodzimy z wywiadu, mieć kogoś, komu możemy to opowiedzieć. Często w przypadku takiego monitoringu, gdzie są osoby z całej Polski i są różne osoby, nie zawsze mają wsparcie swojej organizacji. Być może czasem to są pojedyncze osoby, czasem to są osoby, które mają organizację, ale ta organizacja zajmuje się czymś innym i w dziedzinie monitoringu nie mają z kim porozmawiać. Taka lista mailingowa daje możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami po przeprowadzonym wywiadzie, obserwacji, czy też kiedy już brakuje siły na prowadzenie działań, bo też są takie momenty w prowadzonym monitoringu. Ważne jest, że mamy takie miejsce, gdzie wiemy, że jest te 30 osób, które też robią to samo, też mają podobne problemy i wątpliwości i że są to osoby, z którymi możemy porozmawiać, wymienić się
swoimi myślami. Jeżeli chodzi o kontakt, to też osoba, która się zajmuje takim, koordynuje taki proces monitoringu, powinna być w stałym kontakcie z każdą osobą, wiedzieć, co się u niej dzieje, na jakim etapie jest, co robi w danym momencie, jeżeli chodzi o monitoring. No i dlatego istotne jest, aby mieć kontakt telefoniczny z osobami, które prowadzą monitoring, dzwonić raz, minimum raz na 2 tygodnie do każdej z osób, która prowadzi monitoring, zapytać, co się dzieje, na jakim etapie jesteś, czy są jakieś problemy, wątpliwości i tak po prostu zwyczajnie po ludzku porozmawiać. Jeżeli chodzi o budżet, to musicie już na wstępie dokładnie określić, kogo będziecie potrzebować w trakcie prowadzenia monitoringu. Sprawdźcie koniecznie, na kogo możecie liczyć w swojej organizacji, jakie umiejętności posiadają osoby, z którymi współpracujecie. Zastanówcie się, czy i jakich ekspertów będziecie potrzebować. Duży monitoring to duże wyzwanie, dlatego podkreślam raz jeszcze, warto przygotować się do niego odpowiednio wcześniej.